Witam w dzisiejszym odcinku. Dziś zrecenzuję telefon Samsung SG HD500. Z przodu widać głośnik od rozmów, wyświetlacz, logo oraz klawisze. Z tyłu umieszczono aparat z lusterkiem i lampą błyskową, logo operatora oraz producenta. Z prawej strony jest port słuchawkowy oraz klawisz aparatu, natomiast z lewej klawisz głośności i góry nie ma nic, a na dole port ładowarki. Ten telefon został w całości wykonany z plastiku. Bateria 680 mAh wystarcza na 7 godzin rozmów lub pozostawienie w trybie czuwania na 11 dni. Procesor to jednorodzeniowy układ o nieznanej nazwie. Wyświetlacz został wykonany w technologii TFT o rozdzielczości 176x220. System to autorski wytwór firmy Motorola. Aparat fotograficzny 1,3 megapiksela robi zdjęcia w rozdzielczości 1280x1024 piksele. Drugą multimedią jest odtwarzacz muzyki. Komunikacja może odbyć się poprzez rozmowy, SMS-y, MMS-y i MS-y. Jeśli chodzi o komunikację danych, mamy do wyboru tylko Bluetooth. Thank you.
Dziękuję za obejrzenie w całości. Jeśli film się spodobał, daj łapkę i subskrypcję z dzwonkiem.